Moi drodzy, ostatnie posiedzenie Rady Ministrów i wtedy na tym posiedzeniu przyjęliśmy jako Rada Ministrów kontrakt województwa kujawsko-pomorskiego. Kontrakt, który na pewno wykuwał się, szczególnie w ostatnim czasie, no w dość trudnych warunkach. Ale nieważne jest, co było po drodze, ważne jaki jest finał. Finał jest taki, że za chwilę przedstawiciel rządu i pan marszałek podpiszą ten kontrakt. Co to znaczy? To znaczy dokładnie 26 miliarda złotych z nowej perspektywy dla województwa kujawsko-pomorskiego. Olbrzymie pieniądze, ale też olbrzymia odpowiedzialność. A jak olbrzymia odpowiedzialność, to państwo wiecie, że ten kontrakt jest niczym innym jak umową ramową podpisaną między rządem a samorządem i chciałabym osobiście ten trudny, wykuwany w długich dyskusjach, ale w zgodzie kontrakt nadzorować podczas jego realizacji. Całym sercem wam kibicuję i wiem, że te pieniądze wydacie tak jak trzeba. Że będziecie ustalać swoje priorytety, że będziecie potrafili przede wszystkim ze sobą rozmawiać. I będziecie potrafili te priorytety podczas rozmów przy jednym stole ustanowić.